Zatem Marcin Lewandowski kontra 11 rywali, z których najgroźniejszy Brytyjczyk Grice, ale nie wolno też zapominać o Koluszy z Czech, Jakub Kolusza. Nieraz dawał się nam we znaki, biegał i 3 km i 1500, teraz startuje 1500 metrów. Niemcy mają Amosza Wertelsmeyera, Włosi Mateo Spanu, Ukrainiec Kajafa, 3,45, chyba nie jest groźny. Grek Dimitriakis poniżej 3,40. Wydaje się, że albo Marcin, albo właśnie ten Brytyjczyk, którego oglądamy. Marcin pilnuje. Wolne tempo to jest woda na młyn Marcina. Musi o tym wiedzieć Brytyjczyk. Dlatego, że Marcin jako znakomity 800-metrowiec przecież w tym roku złamał minutę 44. Ten świetny bieg w Monako. Biegnie przy wewnętrznej krawędzi bieżni. Brytyjczyk prowadzi. Nie chce gdzieś tam się pewnie dać zamknąć, bo to może być taki scenariusz, że ten bieg nagle ruszy i to będzie takie tempo, że dwóch, trzech zawodników może je utrzymać. Lewy, jak powiedziałeś, lis pustyni, przy wewnętrznej krawędzi bieżni cały czas, bo to ważne. On nie lubi nadrabiać, ale też obserwuje kątem oka, żeby gdzieś go tam nie zamknięto. Przesunął się teraz ten Koluszan. No on może też być groźny. Francuz gdzieś tam z tyłu, Brytyjczyk z przodu. Grek nadrabia póki co po zewnętrznej krawędzi bieżni. Kolusza to jest też bardzo niebezpieczny zawodnik na finiszu. Bardzo szybki, błyskotliwy, więc tam Marcin będzie musiał na niego uważać. Patrzę też na tego Szweda Almgrena, bo on się lubi rozpychać, przepychać. I tam może być jakieś nieszczęście, ktoś może upaść. Więc strzeżmy się. Patrzę, gdzie jest Niemiec, gdzie jest Francuz. No bo z tymi reprezentacjami rywalizujemy. Ten Francuz Rabi Dukana. Ja trochę może go pominąłem w tym przedstawieniu, a Dukana biega 3,34,87, więc taki wynik zbliżony do rezultatu Marcina. Nie, teraz Francuz jest numerem 12. Teraz Lopez się przesunął, wykorzystał prostą i nieco podkręcił to tempo. Brytyjczyk za nim, a lewy cały czas, zobacz, wewnętrzna krawędź bieżni. Patrzy tylko raz po raz kątem oka. Ekonomia. Więc ekonomia pełna, no ale tutaj, wiesz, zamyka się nam ta stawka, żeby go z przodu nie przyblokowali, no ale przecież nigdy go, ostatnio go nie blokują po prostu. Spokojnie, spokojnie, jeszcze jest kawałek drogi, jeszcze będzie jakieś 600 metrów do mety pozostało. Niedługo ostatnia prosta przedostatniego okrążenia, tam już nerwówka się zaczyna, ruszył Francuz. Francuzów musimy strzec, Dukana, Rabi Dukana, ponieważ no, z nimi walczymy zespołowo. Oczywiście Grice jest też blisko, ten Hiszpan Lopez. I ostatnie okrążenie i Marcin na czwartej pozycji. Spokojnie, Kolusza za Marcinem na piątym miejscu. Prowadzi Francuz, Hiszpan, Brytyjczyk i Marcin Lewandowski. Za chwilę będzie 300 metrów do mety. Co sobie tam Marcin ułożył, jak to zrealizuje? Marcin Lewandowski w tej chwili spokojnie wyprzedził Hiszpana. Biegnie za Brytyjczykiem. Czy zdecyduje się na długi finisz? Chyba tak. Wyprzedza Francuza. Stadion szaleje, bo to przecież chłopak z Zawiszy. Ale Brytyjczyk jest wciąż groźny. On jest w stanie odpowiedzieć na ten finisz. Brytyjczyk wciąż groźny. Marcin, Brytyjczyk, Grice tuż za nim. Jaka będzie ostatnia prosta? Wszyscy stanęli z miejsc. Marcin Lewandowski, ostatnia prosta. Ruszył gaz, odkręcił straszliwie. Marcin Lewandowski, on to wygra. Cudowny, wspaniały kapitan reprezentacji Polski daje przykład i zachęca, żeby go dopingować. Fantastycznie to rozegrał. Jeżeli Adam Krzysztof jest profesorem, to on jest rektorem tej uczelni. Jest nadzwyczajny, nie do pokonania. W tym roku rozkłada wszystkich, kładzie na łopatki. Jak leci, zdobywa 12 punktów za Polski. Lis pustyni, powiedział Przemek Babiarz.